To jest też słowo do Kościoła, do nas, jakby na dany czas i na dany moment, co się może wydarzyć, a będzie to nieuniknione, tak? Zapytam, czy na poważnie chcecie iść za Bogiem, poważnie, jako zespół my, bo Bóg poważnie, bardzo poważnie chce z nami jakby współpracować. Tak to jakby taki wstęp. Jestem wstępem do tego, co będzie miało też miejsce i musimy być na to przygotowani. Nazwałam to też to jakby sama korekta. Bóg jakby będzie korektował nas i musimy być na to przygotowani. I wszyscy, bez wyjątku. Tak? Może przeczytam też pewne rzeczy, bo to ciemność przychodzi i zamyka rzeczy, aby nie były rozwiązywane. Ciemność zamydla nam oczy, abyśmy nie widzieli rozwiązania. Będą wychodziły różne błędy, które dotychczas nie były nawet ruszone. Bóg będzie pokazywał nam, gdzie potrzebujemy zmian jako Kościół i nie tylko. Będzie przesiewał jeszcze bardziej niż do tej pory. Będzie udzielał tym, którzy są gotowi, a tym, którzy jakby nie gotowi, kazał pokutować. Coraz bardziej będzie musieli sprostać zadaniu, które Bóg nam daje. Mamy być bardzo otwarci na Ducha Świętego niż do tej pory. Takie przyszło słowo do mnie. To, co nazwałam osobiście, to jest, będzie korekta. Musimy być przygotowani. Artur, będziesz bardzo intensywnie troszeczkę popracował. Będzie taki moment, że będą bardzo trudne rozmowy z ludźmi. I to bardzo, i dlatego potrzebujemy wsparcia. Agata, jako żona i jako lider muszą być jednej myśli, bo to jest dla nas ciężki czas i moment będzie. I musimy, nie chcę straszyć, bo to nie tędy droga, ale jeśli my poważnie z Bogiem, to Bóg poważnie z nami. I nie przejdziemy pewnych rzeczy, to pewne rzeczy będą musiały zaistnieć tutaj. I wypowiadam te słowa, świadoma i też odpowiedzialna za to. Ewka, dziękuję Ci, że spotkałam Cię na tej drodze i Ty, bo ja bym nie wyszła, zostawiłabym to Ewce. Pierw postawił mnie Julitę, wykonała dobrą robotę. Teraz jest Ewka, pomaga mi wychodzić i mówić do Was słowa, bo bym pewne rzeczy nie wypowiedziała, napisałabym na Facebooku. Tak, ale biorę odpowiedzialność wyrażania się i mówienia. No to tylko chciałam to powiedzieć. I też jakby świadectwo to jest też, że Ewka, bo kiedyś się mówię, Boże, potrzebuję już człowieka na swojej drodze, który ja wstawienniczo i proroczo, te kierunki mi są bardzo ważne były. I jest człowiek. Oczywiście wszystko muszę sama robić, nie? Ale daje mi kierunek, Basia, wyjdź ze słowem, to jest do Kościoła na teraz, na ten moment, tak? Czy coś. Oczywiście się uczę. Nawiążę do tego jeszcze raz, jest to bardzo ważne. Bądźmy przygotowani, liderzy, do tego, co będzie Bóg mówił, a będzie mówił poważnie i w rękach jakby też Artura i Agaty i liderów, jak poprowadzimy dalej wszystko. Ojcze, dziękuję Ci za słowo i mówię amen. Amen.